Michał Pierończyk oficjalnie już prezydentem Rudy Śląskiej. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. W czwartek po zwycięstwie Pierończyka w wyborach uzupełniających w Rudzie Śląskiej odbyła się uroczysta sesja Rady, podczas której nowy prezydent oprócz złożenia ślubowania odbierał gratulacje od radnych i mieszkańców. Chciałbym, żeby nasze miasto było miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku. Tego bym bardzo chciał, żeby to było miasto nowoczesne, ale także szanujące tradycję. Chciałbym, żeby to miasto było miastem dzielnic, które nie dzielą, ale łączą ludzi i miejsca. Chciałbym być prezydentem wszystkich ludziom. Przed nowo zaprzysiężonym prezydentem co najmniej rok pracy, bo nadal nie wiadomo, czy kolejne wybory samorządowe zostaną przesunięte kolejne miesiące na wiosnę 2024 roku. W Radzie Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk będzie miał większość głosów. To jest od kilkunastu lat rzecz nowa i to dobrze wróży miastu i mieszkańcom. To będzie owocna kadencja i na pewno będzie to kadencja, która będzie się opierała na współpracy i to jest najważniejsze. Nowy prezydent zaczyna sterować miastem w dosyć trudnym dla kraju i samej Rudy Śląskiej momencie. Już na początku musi zmierzyć się ze sporymi wyzwaniami. Problem energetyczny, przetrwanie zimy, no a poza tym myślę, że uzdrowienie tych relacji tutaj na linii Rada Miasta i Zarząd Miasta i myślę, że jeżeli ta praca będzie współgrała, to myślę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Michał Pierończyk został prezydentem miasta po tym, jak w drugiej turze wyborów pokonał innego dotychczasowego wiceprezydenta Krzysztofa Mejera. Zdobył ponad 70% głosów.